Marcin Dziubek, witam na kanale Auschwitz Memento w podcaście historycznym Nieobojętni spod Auschwitz, poświęconym żołnierzom Obwodu Oświęcimskiego Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Imponował mu starszy brat Marian, harcerz, obrońca Warszawy we wrześniu 1939 roku. Chciał działać w konspiracji podobnie jak on, ale z racji wieku nie traktowano go poważnie. Kiedy przy komendzie obwodu Armii Krajowej w Oświęcimiu powstała grupa Orląt, skupiająca podobnych mu wiekiem młodzieńców, nikt nie był w stanie go powstrzymać. Poznajcie historię Kazimierza Murzyna, pseudonim Sokół. Urodził się w Brzezińce 1 stycznia 1929 roku w rodzinie Wojciecha i Kunegundy z domu Koczur. Ojciec przed wojną prowadził sklep kolonialny, który mieścił się w ich rodzinnym domu w Brzezińce. Konkurencja na rynku w tym czasie była zbyt duża, dlatego interes nie przynosił oczekiwanych dochodów. Rodzina wiodła skromne życie. Wojna, jaka wybuchła w 1939 roku, tak jak wielu Polaków, pchnęła młodego Kazika na tułaczkę w nieznane. Matka nie chciała wyjeżdżać, ale uległa namowom znajomego chorążego z 5. Dywizjonu Artylerii Konnej, który był dowódcą jednego z ostatnich wojskowych transportów kolejowych odchodzących z Oświęcimia. Posłusznie pomagał pakować bagaże swoje, młodszego brata Olka i matki, choć nie do końca rozumiał, dlaczego mają wyjeżdżać, skoro ojciec postanowił zostać i pilnować majątku. Umówili się jednak, że wszyscy szczęśliwie spotkają się w Łyczance, gdzie rodzina miała znajomych. Zanim jednak opuścił dom, musiał jeszcze wykonać jedno polecenie. Trzeba było znieść ze stryszku kilkaset kilogramów owsa. Wydawało mu się to kolejnym nonsensem, efektem paniki, jaka ogarniała dorosłych. Kiedy przez otwarte na oścież okna zobaczył podjeżdżającą wojskową furmankę, stało się wszystko jasne. Jak ma to wpaść w ręce niemieckie, to lepiej niech nasze koniki to zjedzą, dedukował. Na dworcu był ogromny tłok i wrzawa. Ludzie chcieli uciekać na wschód, ale cywilne transporty już nie odchodziły. Kiedy wsiedli do pociągu wypełnionego żołnierzami, odczuł pewną ulgę. Jego spokój trwał do Sfoszowic, gdzie pociąg gwałtownie zatrzymał się przed wiaduktem. Jakiś żołnierz z impetem wszedł do wagonu i rozkazał opuścić go i ukryć się. Wypadł z pociągu, trzymając mocno, instynktownie za rękę brata Olka. Nagle nie wiadomo skąd nadleciały niemieckie samoloty. To było 6 sztukasów, bezlitośnie okładających bombami i ostrzeliwujących z broni pokładowej zarówno skład, jak i cywilnych uciekinierów, których kolumny posuwały się na wschód. Widział, jak w bliskiej odległości od niego giną żołnierze z transportu, którzy próbowali z broni ręcznej strzelać do samolotów. Najgorszy był jednak widok bomby, jaka uderzyła w grupę ludzi chroniących się pod wiaduktem. Podmuch gorąca, huk, który zdawał się rozrywać głowę, a potem krzyk ludzi i z niczym nie dający się porównać skowyt poranionych zwierząt. Matka przeżyła wówczas załamanie nerwowe i powiedziała, że nie wysiądzie więcej z pociągu, który o dziwo nie ucierpiał i stał pod parą jakby na dworcu, gotowy do odjazdu. Uciekał więc z rodziną na wschód, aż do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie trafił na drugich okupantów, Sowietów. Grabież, gwałty to były kolejne okrucieństwa wojny, jakich był świadkiem. Dopiero kiedy nastąpiło porozumienie o przebiegu granicy między III Rzeszą i Związkiem Radzieckim, transportem kolejowym mógł wrócić w rodzinne strony. Opuszczał Oświęcim jako dziecko, a po miesiącu wrócił jako dorosły. Widział tyle okropności, doświadczył strachu, głodu. Chciał wracać do domu, choć nie wiedział, czy budynek ocalał, i co stało się z ojcem i starszym bratem, z którymi nie było żadnego kontaktu.
Kiedy dotarł do Oświęcimia, zrozumiał, że wojna dosłownie otarła się o jego rodzinny dom. Ściany budynku podziurawione były od kul, a w jednej z nich widniał duży otwór od pocisku czołgowego. W ogrodzie odnalazł przestrzelony polski hełm i resztki wojskowego oporządzenia. Strach w nim narastał. Widział, jak matka nerwowo szuka wzrokiem ojca. W końcu się pojawił, wioząc rowerem szybę i jakieś inne rzeczy potrzebne do remontu. Do domu wrócił również starszy brat Marian. Okazało się, że on najbardziej ucierpiał fizycznie, odnosząc ranę w walkach o Warszawę, w których brał udział jako ochotnik. To imponowało Kazikowi, który mógł godzinami słuchać o wojennych doświadczeniach Mariana. Niemcy początkowo pozwolili ojcu na prowadzenie restauracji Gasthaus, w której pomagał przez cały dzień. W zasadzie lubił to, bo schodziło się tam sporo osób, kolejarzy, pracowników cynkowni oraz cywilnych pracowników obozu. Ich opowieści mocno oddziaływały na wyobraźnię. Rzecz jasna, przychodzili również Niemcy. Szczególnie młody Kazimierz zapamiętał inżyniera Ruprechta, Austriaka, który był kierownikiem firmy zajmującej się eksploatacją żwiru rzecznego w Oświęcimiu i w Rajsku. Rodzice znali język niemiecki jeszcze z okresu zaborów, a ojciec służył w wojsku austriackim i walczył dla cesarza, co szczególnie rzutowało na znajomości z Ruprechtem. To od niego rodzina dowiedziała się o planowanych przez Niemców wysiedleniach. SS-mani i policjanci z Szupo nie dawali dużo czasu na spakowanie dobytku i opuszczenie domu, a taka wyprzedzająca informacja pozwalała na uporządkowanie wielu spraw i przeniesienie najpotrzebniejszych rzeczy. Kazik zapamiętał jedną sytuację, która wydała mu się komiczna, choć wkrótce zrozumiał jej głębsze znaczenie. Chodziło o sąsiadów, których dom miał być wysiedlony w jednym z pierwszych wyznaczonych terminów. Przez tydzień widział, jak nerwowo krzątają się oni wokół domu, jak na ręcznych wózkach wywożą swój dobytek do rodziny i do sąsiadów. Kiedy pojawili się w jego domu, oddając swojego psa wraz z budą, chciał wybuchnąć śmiechem, ale widząc łzy spływające po policzkach sąsiadki i matki, która dawała Burkowi kąt we własnej zagrodzie, zrozumiał, że w tym wydarzeniu, którego był mimowolnym świadkiem, nie ma nic śmiesznego. Wkrótce i on musiał pakować dobytek i opuścić dom rodzinny. Z konspiracją działającą w Oświęcimiu związał się pod koniec 1940 roku, wstępując do harcerskiej grupy Orląt. Stało się tak za sprawą jego brata Mariana, który pełnił w tej grupie funkcję instruktora. W pierwszej kolejności zaangażował się w akcję pomocy więźniom obozu Auschwitz w ramach działań charytatywnych prowadzonych przez Komitet Pomocy Więźniom Politycznym obozu Auschwitz, następnie specjalnej komórki obwodu oświęcimskiego AK, tzw. ochronki. Pełnił wówczas funkcję dostawcy żywności, odzieży i lekarstw na punkty zbiorcze oraz w miejsca pracy więźniów. Zadania nie były łatwe, bowiem dotarcie w pobliże pracujących więźniów było obarczone dużym ryzykiem. Wszystko zależało od pilnujących postów i kapo. Traktował to trochę jak zabawę w indiańskie podchody. Przez długie lata od zakończenia wojny nie znosił zimy. Kiedy przypominał sobie więźniów pracujących w samych drelichach na kilkunastostopniowym mrozie, dostawał drgawek. Wówczas zrozumiał, jak wielkie znaczenie miały podrzucane przez niego i jego kolegów nauszniki, czapki, skarpety i rękawiczki dostarczane w ilościach hurtowych przez organizację konspiracyjną. Im był starszy, tym jego odwaga granicząca czasem z brawurą stawała się coraz większa. W 1942 roku brał udział w akcjach małego sabotażu prowadzonych przez Orlęta na węźle kolejowym w Oświęcimiu. Młodzi chłopcy przecinali węże hamulcowe wagonów, odkręcali zawory,
zrywali plomby zabezpieczające. Wielce ryzykowne, ale jednocześnie pożyteczne dla miejscowej ludności było również otwieranie drzwi wagonów przewożących reglamentowany dla Polaków węgiel, który później pieczołowicie zbierano wzdłuż torów. W 1943 roku w charakterze łącznika kolportera zaprzysiężony został do oddziału Armii Krajowej Sosienki. Przyjął konspiracyjny pseudonim Sokół. Podjął wówczas pracę magazyniera w sklepie należącym do pochodzącego z Bielska Niemca Jeszkę. Z polecenia komendy AK w Oświęcimiu prowadził tam skrzynkę kontaktową organizacji i wykonał bunkier, z którego korzystali zarówno partyzanci, jak i zbiegli z obozu więźniowie. Punkt ten znajdował się w bliskiej odległości od posterunku żandarmerii i miejskiej placówki gestapo w Oświęcimiu. Jak mówi stare przysłowie, najciemniej jest pod latarnią. Interesów w sklepie pilnowała żona Jeszkego, frau Berta. On zaś zaglądał do Oświęcimia bardzo rzadko, głównie kiedy trzeba było zakontraktować jakieś nowe dostawy do obozu. Ewentualność wpadki była więc znikoma, dlatego Sokół dorobił dodatkowe klucze do magazynu i przekazał je partyzantom z Sosienek. Praca dawała mu możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z obozem, bowiem do magazynu po Jarzyny, oczywiście eskortowani, przyjeżdżali więźniowie. Pośredniczył wówczas w korespondencji więźniów zarówno z miejscową komendą AK, jak i ich rodzinami. W 1943 roku zgłosił się na ochotnika do akcji kolporterskiej. Miał w pociągu przewieźć pakunek z Bielska do Oświęcimia. Już kiedy odbierał paczkę na stacji w Bielsku, zorientował się po jej wadze, że może przewozić broń. Stał się nerwowy i podejrzliwy. Miał oryginalne dokumenty. Arbeitsbuch potwierdzający, że pracuje u Jeszkego z Bielska i wytłumaczenie, że właśnie wykonuje swoją pracę, przewożąc do Oświęcimia paczkę od swojego pracodawcy. Emocje brały jednak górę. Irytowali go otaczający go pasażerowie, a nawet równomierny stukot kół pociągu. Nagle przez wagony jak lotem błyskawicy przeszła informacja, że w Jawiszowicach na stacji będzie rewizja. Znał zasady obowiązujące w konspiracji, ale wiedział, jak cenny pakunek może przewozić. Wstał z zajmowanego miejsca i przesuwał się na koniec jadącego składu. Wyszedł z ostatniego wagonu i upewniając się, że w pobliżu nie ma żadnego patrolu banszucu, skoczył. Poczuł pęd powietrza, uderzenie i potworny, przeszywający ból, który spowodował utratę przytomności. Kiedy do dowództwa Sosienek dotarła informacja od Ludwika Wołowca, pseudonim W., komendanta odcinka kolejowego Dankowice-Oświęcim, że widziano wyskakującego z pociągu człowieka, wysłany został na poszukiwania patrol dowodzony przez Jerzego Ślosarczyka. Sokoła odnaleziono nieprzytomnego, ale z paczką mocno przyciśniętą do piersi. Ze złamaną ręką i urazem głowy trafił pod opiekę szefa służby sanitarnej oddziału, doktora Lecha Kwiatkowskiego. Szczególnie mocno przeżywał w 1943 roku aresztowanie ojca przez gestapo. Seniorowi rodu zarzucano kontakty i pomoc więźniom pracującym w Rajsku. To był dla niego prawdziwy szok, zwłaszcza kiedy przekazano do rodziny informację, że aresztowani trafili bezpośrednio do obozu Auschwitz, do owianego złą sławą bloku 11. Uruchomiono wówczas wszystkie kontakty, które mogły doprowadzić do uwolnienia zatrzymanych. Okazało się, że z pomocą przyszedł znowu inżynier Ruprecht. SS-mani byli ideowcami, ale jak się okazało, przekupnymi. Ruprecht skontaktował Mariana, starszego z braci Murzynów, z SS-Hauptstarführerem Gerhardem Paliczem, bezwzględnym mordercą o twarzy dziecka, o którym mogliście posłuchać w podcaście Bogdana Wasztyla w odcinku 47. Ten za dolary i kosztowności zgodził się pomóc i rzeczywiście tak się stało. Ojciec Kazika wrócił do domu.
Jesienią 1944 roku grupa Orląt zorganizowała akcję o kryptonimie Magazyny, wkradając się do składów odzieżowych niemieckiego koncernu IG Farben. Centrum wypadowym był schron przygotowany przez Sokoła w Oświęcimiu. W rezultacie udało się pozyskać kilkadziesiąt sztuk odzieży, zwłaszcza nieprzemakalnych płaszczy, które przekazano partyzantom z grupy szturmowej Sosienek oraz do oddziału Garbnik w Beskidach. Akcja ta okazała się dużym sukcesem propagandowym, była bowiem szeroko komentowana w całym mieście. W kronice miejscowego zakładu salezjańskiego pod datą 26 października 1944 roku zapisano: partyzanci stają się coraz śmielsi. W nocy wywieźli na ciężarowych autach cały sklep zaopatrujący robotników IG w buty, ubrania i tytoń i powiedzieć, że ten sklep leży prawie w centrum. W listopadzie 1944 roku Sokół prowadził ważną akcję wywiadowczą w Oświęcimiu. Chodziło o masowe aresztowania, jakich gestapo dokonało w środowisku akowskim. Jego zadaniem było ustalenie, gdzie przetrzymywani byli aresztowani. Postawił na obserwację miejskiej placówki gestapo i los okazał się łaskawy. Okazało się, że część aresztowanych przetrzymywana jest w areszcie miejskim i kilkukrotnie w ciągu dnia doprowadzeni są oni na przesłuchania do siedziby gestapo w budynku byłej plebanii. To była informacja, na którą przede wszystkim oczekiwał komendant obwodu i dowódca Sosienek kapitan Jan Wawrzyczek Danuta. Nadarzała się bowiem doskonała okazja do zaplanowania ataku i odbicia więzionych, w tym jego żony Janiny. Oceniając zaangażowanie Kazimierza w walkę, jaką pod obozem prowadził oddział partyzancki Sosienki, Jan Wawrzyczek napisał: Sokół mimo bardzo młodego wieku był dzielnym i ofiarnym żołnierzem. Lubiany przez wszystkich, odznaczał się młodzieńczym entuzjazmem w tym, co robił. Za swoją działalność konspiracyjną przedstawiony został do odznaczenia Krzyżem Walecznych i Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Po rozwiązaniu Armii Krajowej wraz z bratem wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej. Dawni partyzanci Sosienek, jak i Garbnika, walczyli dalej, tym razem z nowym okupantem. Rozpracowywali wywiadowczo struktury powstającej milicji obywatelskiej i lokalnych agent bezpieki. Terroryzowali najbardziej aktywnych działaczy Polskiej Partii Robotniczej i rozlepiali plakaty propagandowe. Sępa podejrzewano o współsprawstwo w zamachu na dwóch funkcjonariuszy UB z Oświęcimia w październiku 1946 roku. Nieznani osobnicy z broni maszynowej mieli wówczas ostrzelać samochód, którym podążali ubecy z Kent do Oświęcimia. Ujawnił się 28 lutego 1947 roku, korzystając z ogłoszonej amnestii. Chciał wrócić do normalności, uczyć się, bowiem do wybuchu wojny ukończył zaledwie 4 klasy szkoły powszechnej. Niestety jego konspiracyjna przeszłość uniemożliwiła mu to. Był wyrzucony ze szkoły zarówno w Oświęcimiu, jak i w Chrzanowie. Rozgoryczony Sęp nie mógł pogodzić się z nową, ludową rzeczywistością. Był wprawnym wywiadowcą i obserwatorem, dlatego postanowił zakpić sobie z tych, którzy tworzyli nową władzę i korzystali z reglamentowanych dobrodziejstw nowej ojczyzny. W maju 1947 roku Związek Uczestników Walk Zbrojnych o Niepodległość i Demokrację organizował w Oświęcimiu zabawę dla kombatantów i działaczy partyjnych. Uznał, że on jako prawdziwie walczący z okupantem także ma prawo do udziału w imprezie. Aby dostać się na zabawę, uciekł się do fortelu. Wchodząc do sali, podał się za szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Białej. Stróż magistratu i towarzyszący mu kapral MO nawet nie wylegitymowali tak przedstawiającego się gościa. Zasalutowali i wpuścili Sokoła do środka. Awantura zaczęła się jednak, kiedy Kazika rozpoznali miejscowi. W powstałym zamieszaniu, szarpaninie i rękoczynach, do których doszło, udało mu się zbiec przez okno. W końcu
Wyjechał za bratem na tak zwane ziemie odzyskane, gdzie ukończył gimnazjum. Na studia, mimo zdanych egzaminów, nie został jednak przyjęty. Zmienił nazwisko na Murański i osiadł na stałe we Wrocławiu. W 1975 roku odznaczony został Krzyżem Partyzanckim i Medalem Zwycięstwa i Wolności. Po przemianach ustrojowych Sokół wstąpił do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a w 1994 roku uhonorowano go Krzyżem Armii Krajowej. Jeżeli ta historia była dla Was ciekawa, dajcie nam suba. Polecajcie znajomym, abyśmy mogli dalej rozwijać kanał i przybliżać Wam życiorysy tak niezwykłych postaci.